Cześć, ja jestem Mateusz, a to jest mój kolega Kacper i witamy was w 109 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej, spierdalamy stąd od razu, tak na początek, bo nas trafią, kurwa, moździerze. Nie wiem w ogóle, dlaczego znajdujemy się przy forcie, bo wiecie sami, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek i nie wiem, dlaczego tam stoją znowu te liniowce, bo jeśli one tam stoją, to ja to pojebać mogę. Pamiętacie na pewno z poprzedniego odcinka, jak to było? No tak, liniowiec, no ja pierdolę. No ale chuj, będzie następny do floty. No ja pierdolę z jebanym fortem. Dobra, kule moździerzowe mamy 3, więc od razu atakujemy. Wiem, właśnie widzę, właśnie próbuję tam podpłynąć. Drewno 4 sztuki prosto w ten moździerze pierdolone. Mam nadzieję, że mamy szansę, ponieważ jeszcze jednej kreski nie mamy, jak wiecie z poprzedniego odcinka. Wszystkie liniowce wziąłem do floty, ale raczej tutaj są bez szans, żeby nas pokonać. Dobra, tak więc jest gitara. I tam jest jeszcze jeden liniowiec, ale go się uda opłynąć. Dobra. Wchodzimy na pokład i to samo co w poprzednim odcinku. W dzisiejszym, jak wiecie, mieliśmy sobie zacząć od misji, ale sami widzicie, jak to jest. Zawsze się jakaś kurwa wpierdoli. Trochę sobie poszczelam tak na oślep, bo kurwa tam nie dostanie, ten folgierz. Dobra, przechodzimy na statek i atakujemy. No nie wierzę, nie złapię się. Co za tuman. No nie złapię się, nie ma czego, kurwa. Wyskakuj, wyskakuj. Okej, trzeba kapitana zabić. Banderę statku tym razem i 20 do zabicia jest. No ja pierdolę, jak stoi, jak pizda. No, mam życia naprawdę mało. Ale siłacza mi się udało rozwalić. Okej, kapitan zabity. To ja się wybiorę na banderę. Nie ma tutaj się co. Wypad, kurwa, bo będzie desynchronizacja. A jeszcze ten skurwysyn, no Boże. Wykop go. Otóż to. Poleciał jak z procy. Szyby tego drugiego załatwić. Żeby nie było z nim problemów. Dawno pistoletów nie używaliśmy. Ale mały zasięg, fuck. Leci, 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 leci. Nie, wisi w powietrzu, nie, jednak leci. Dobra, wyskakujemy na tą banderę. No. A to na pewno tutaj tak, dobra. Tu właśnie flaga taka jak w reale przewożą jest. No i co, nie mogę tego zniszczyć? Z jakiej paczki? No teraz mogę. Dobra. Więc bandera zniszczona. Teraz jeszcze 7 do zabicia, tylko teraz żebym nie skoczył, bo to będzie błąd. Ani mi tu żadnego nie świetli. Może by się trochę niżej udało zeskoczyć.
ale nie z tej strony. Załoga minus jeden. Trzeba się śpieszyć. Nie da rady, kurwa. Trzeba tymi. Tutaj. I teraz spróbować kogoś załatwić z powietrza. Ale jeszcze jest za wysoko. I teraz tutaj. Tutaj i teraz powinno się było udać. Okej, 18 na 20. 15. Jeszcze jeden. Jakiś słaby by się przydał. Aj, straciliśmy prawie połowę załogi, ale udało się przejąć liniowiec. Oczywiście wysyłamy do floty. Bez dwóch zdań. Dobra. Teraz spadamy stąd. Do misji głównej. Tutaj mamy ratunki, teraz trzeba zbierać. Ponieważ mam mało załogi. A my tymczasem udajemy się do misji. Tutaj mamy też dużo punktów niepozaliczane, ale jeszcze nie ten okręg niestety. Okej, Ani Jazgi, sekwencja 12. Rozpoczynamy misję. Okej, mamy dotrzeć na brzeg. Widać, że ta kobieta idzie z nami. Jak widzieliście na filmiku, ona właśnie nam była potrzebna do rozmowy. Nie wiem, co ona będzie robić tutaj. Płynie z nami. Okej. Czyli mamy towarzysza. Jeszcze tutaj mówię, że zimno. No, czyli szukamy kogoś, wygląda na to. Mamy iść w dżunglę, więc idziemy. O, Hutię chyba widziałem, ale już nie ma czasu na zabijanie. Dotrzyj do pomieszczenia obserwacyjnego, okej. Aha, żołnierze zabili kogoś i uciekli. A poznaję to miejsce już. Kogoś tu widać pozabijali. Przeszukajmy choć jedno ciało, sprawdźmy. Strzałki berserkera. A to jest... To są ci, kurwa, w tych, kurwa, dziwnych maskach, co nas zabijali. Templariusz jeden nie żyje. Ale czego oni tu szukają? Kto wie? A był tu porzucony? No. O, proszę. Tam ktoś żyje chyba. Nie mogę w niego strzelić. Może coś wie.
Nie mogę nic z nim zrobić niestety. Kto to poleciał znowu? Muszę sobie wzrok orła włączyć i zobaczyć, czy tu czasami nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Trzeba tam dotrzeć, okej. Więc idziemy. Mamy 81% wszystkich głównych sekwencji. Tak dla informacji wam mówię. Dobra, tu mamy czerwoną strzałkę, chyba musimy go załatwić. Co on kurwa tam robi? Z krokodylem się napierdala? No, niestety. Zaraz mu pomożemy w tym. Nie, krokodyl go zjadł, o Boże. Znaczy zjadł go, zabił go. Nie wiem, czy oprócz mamy czerwoną krechę dalej, ale już znikła. Okej, okay, dobra, to krokodyla by zabić, będzie skuteczny. Skurujmy. Dobra, dostępny przedmiot, o proszę. Okej, okay, więc wejdźmy w wytwarzanie, nie wiem, czy będzie dostępne w tym momencie. Tak. Sakwa na strzałki z linią 2, skóra krokodyla, potrzeba 2. Ta sakwa pozwala Edwardowi na zabranie 5 dodatkowych strzałek z liną. Ok, więc wytwórzmy. I chyba tutaj już tyle. Tak jest. Ok. Idziemy dalej. Są co chwilę nowe punkty. Tu już mamy strefę zastrzeżoną, jak widać. Nie wiem czego. Taka mgła. Chyba celowo to jest zrobione. Kaptur ubrał. Nie ma tu nikogo w pobliżu. Są zwierzęta, ale nie chcę zaraz alarmu wszczynać. Ale to się akurat udało zabić po cichu. Skurujmy. Będzie jakiś pieniądz za to. Chociażby. Okej, okay, tam jeszcze coś mamy. Trzeba to sobie namierzyć. Co to jest w ogóle? Bo ja nie wiem, tutaj się pali. Aha, niby to nie są nasi, dlatego są tak podświetleni. Dobra, ale spadamy stąd, bo tam u góry jest strażnik. My mamy iść w tym kierunku. I następny punkt nam wyświetliło. O kurwa, tu już będzie ciekawie. Ale tu już są chyba na górze. Czy na dole. Jednak na dole. Okej, udało mi się trzech załatwić. Tu jest jakiś facet. Uwolnij więźniów. Okej. Aha, to są cele dodatkowe. Uwolni strzeżonych zakładników 2 na 7. Okej, tu mamy jakiś sekret, to od razu sobie tutaj przejdźmy, ale to chyba nie z tej strony. To będzie tutaj. Okej, interakcja, tak przy okazji. Który numer tutaj będzie? Na 7 chyba skończyliśmy. Dwudziestka, więc to odpada. Tak, na 7 skończyliśmy. Więc czekamy na 8 w dalszym ciągu. Okej, okay, ukończone wyzwania Abstergo. Uzyskaj w sumie 75% synchronizacji. Aha, czyli wygląda na to, że w tym momencie mamy 70% całej gry. 3/4 całej gry, więc jeszcze 1/4, więc jeszcze trochę tych odcinków będzie. Ale jak wiecie sami, dobiegamy niebawem do końca. Dobra. Idziemy tutaj. Schowamy się w krzaki. A my nie mamy iść tam gdzieś w tamtym kierunku? Chyba tak. Ale tu może więźniowie będą szczerzeni.
Ups, coś zauważył. A tamtych chyba zakładników zabił, kurwa. No niestety, kurwa, zorientował się. Nic na to nie poradzę. Dobra, tu już mamy skrzynkę otworzoną. Dobra, idziemy do tego punktu. Mamy słaby obraz strasznie. Dlatego... O, jest tu. To dlatego, że mamy strefę zastrzeżoną i to chyba nawet misja jest na trudnym poziomie. No ale nic, idziemy sobie dalej. Naprawdę rozbudowana dżungla. Tu już kończy nam się strefa. Ale nie wiem, czy w tym miejscu na tej wyspie nie znajduje się właśnie obserwatorium. Tu mamy fragment. Pasowałoby go zdobyć, ale to trzeba tam być dopiero, a ja nie mam czasu na to teraz. Więc idziemy sobie... Ach, i tak chyba trzeba na górę wyjść. Ale tutaj jest wyjście, okej. Aha, dotrzyj do pomieszczenia obserwacyjnego, czyli do obserwatorium, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, jest kolejny punkt, jest trochę tych punktów. Tak, to jest to miejsce, tak jest, poznaję już to miejsce. Tu mamy punkt widokowy. O proszę, co się tu stało, wyciągnęło nas. Zaliczymy sobie od razu ten punkt widokowy, żeby odblokować punkt szybkiej podróży, ale i tak zresztą chyba mamy punkt odblokowany. Nie wiem, po czym on się tam spina, ale spoko. No właśnie, to z tym miałem mówić. Idziemy na górę. No, niewidzialna ściana, oczywiście. Okej, okay, synchronizujemy tutaj gniazdo, chyba kawki. I w taki sposób mamy punkt widokowy zaliczony, skaczemy sobie. Ta kobieta z nami tu chyba nie idzie. Okej. Okay. 2 na 3, czyli dużo punktów tu nawet jest. Otwarte mamy... Aha, czyli ona tutaj będzie czekać. Tutaj jeszcze mamy kamień Majów. Zauważyliście, drzwi były otwarte. Znaczy te wrota. Więc ktoś tam chyba musi być jednak. Dobra, synchronizujmy interakcja. Aha, dopasować to musimy. To jest, są proste rzeczy. Tylko trzeba dobrze ustawić. Dobra, od razu nam się wyświetli, gdzie mamy kopać. Tak jest. No i skaczemy sobie. Kop. A twórcy się trochę bardziej powinni postarać z tymi kamieniami, ponieważ tak od razu pod kamieniem każdy mógłby na to wejść. Dobra, mamy jeden kamień Majów, więc dobra, teraz idziemy do tego obserwatorium. Jest... Kamienie Majów mamy zaliczone. Wszystkie na tej wyspie. Pasowałoby to jakieś po cichu zrobić. Albo strzałką.
Co jest? O fuck, wyście to widzieli? O fuck. To życie nam zabiera. Aha, czyli tylko w tym momencie możemy się tam znaleźć. Znaczy nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Już zniknęli. I coraz... Coraz to dalej chyba. Nie no, no ja już tego nie rozumiem. No jak jest ściana, to to zgnoty. Trzeba tam... O kurde, z tej strony też. Spróbujmy. No nie da się po prostu. Jakiego? Aha, czyli chyba musimy iść za tym jak najdalej. O właśnie, mamy się znajdować w tej strefie tutaj. I mamy tam jakoś przejść na drugą stronę. Dobra. Tutaj się udało, teraz trzeba tam przeskoczyć, tylko jak? A tam to było ciekawe. Tego to zrobiło. Chyba, że tamtędy. Tędy raczej nie dam rady. Ja pierdzielę. Dezynchronizacja. Wiedziałem, że to nie wyjdzie. Ale spróbować trzeba było. Chodź, się zapisuje. No. Dobra. Idziemy tam. O proszę, nawet na tym miejscu mamy mapę skarbów. Chciał wyjść, ale niestety mu się nie udało. Dobra. Poleciał. Ten jeszcze dostanie. Czyli jednak tu się trzeba zbliżyć do tego. Nie wiem, co tu się w ogóle stało tak naprawdę. Naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, bo naprawdę z pierwszą serią Assassin's Creed się spotykam, więc... Więc naprawdę nie wiem. Złap się tego, o właśnie. Ale jak mam dalej przejść? Znaczy nie tak, przejdź tam, o właśnie, i tu. I teraz znowu tu i tam. I teraz tu, a i tu. Aha, i teraz tutaj w bok. No właśnie. I teraz gdzie? Tak, tu. 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 O, fuck, co? Okej, dobra, dotarliśmy tutaj. Zabij Laureano Torresa, aha. Znowu? Czemu znowu? Ale są trzęsienia, masakra. Który jeszcze? Właśnie widzę, dlatego uciekam. O, proszę. Użyj systemu obrony obserwatorium i zabij straż. 1 na 4 w taki sposób. Aha. Okej, łatwo poszło. Niestety trzeba mieć wyczucie do tych celów dodatkowych.
jeśli chodzi o ten z obserwatorium, kiedy to w ogóle i w którym miejscu się pokaże. Dobra, gdzie mam teraz dojść w ogóle? Tam. Aha, czyli to działa na takiej samej zasadzie. Ale to akurat bardzo prosto będzie. O nie. To chyba było celowe. Teraz tam. Fuck. Naprawdę to jest bardzo emocjonująca gra taka, że... Normalnie aż nieraz serce kurwa stanie ze strachu. Ale tylko się nie skuś. No właśnie. Oj, nie mogę teraz wyjść, niestety. Dobra, teraz tu. Ale fart. No przejdź. A nie przejdzie, a to czemu? To jak ja mam tam wejść? To ci puści to raz. Nie, tutaj no nie mogę. Ajajaj, Jezu, desynchronizacja, no nie. Aj, niestety. Jeszcze raz. To zciekawiło. No, zciekawiło, tak jest. Jak mam tam dojść? Oni z góry. Aj, no nie, no znowu. Kurwa, jeszcze raz. No niestety. Nie no, dzisiaj będzie bardzo długi odcinek. A tam długi. Nie kracz. Dwóch zabiłem na czterech. Właśnie systemem obrony obserwatorium. No przechodź szybko. No jak on idzie, ja pierdolę. Niech się to zgasi. I teraz. Powinno się było udać. Jakieś znaki tutaj w ogóle pokazuje na ścianach, nie wiem o co tutaj chodzi. O, teraz przeszedł bez problemu. Jakiś kurwa zawis był, kurwa. Zawiesiło się coś. I dupa. Okej, co teraz? Sam tam został? Spoko. Jak mam tam teraz przejść? Tu. Tu. Teraz gdzie? O! Tu. Tak, tutaj. A teraz umie się spinać. No. Bądź przeklęty, Kenway, spoko. Aha, z tego mogę go zabić, z powietrza. Okej. Captain Kenway, Ava has blinked on my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You're no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. But that may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You won't believe that. You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I,
With everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You were in a condition, man. It suited you. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's Folly! El Sabor de Su Tukina. Camp Wayne. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. Little files when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but... Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but... only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Okej, mamy misję ukończoną, wspomnienie 04, ani jazgi. Niestety cele opcjonalne nam się nie udało wykonać, 80% gry mamy, przepraszam za Facebooka. I oceniamy wspomnienie na 5 gwiazdek. Kontynuujemy, bardzo mnie ciekawi, co to za list teraz do Kenwaya przyszedł. Pewnie z jakąś tragiczną wiadomością, bo widać nie jest zadowolony na obrazku. Co tu jeszcze było wspomniane, że... no po prostu kończymy grę, zabiliśmy Torresa. Teraz Kenway chce wszystko naprawić. Tak więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Czyżbyśmy wracali do Abstergo? Niczym nowy początek, udało ci się zdobyć trofeum. Srebrne, okej. Good. Try walking around.
A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below a lethal dose. I feel terrible about all this. About everything. All our evidence pointed to you, but it was John all along. God, the things we found on his computer. Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Speaking of which, our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. There we go. I uploaded it to your database. You can watch it here or at your Animus. I think you'll love it. It really captures the essence of the era. Take care. And again, thank you. World where pirates rule the waves. These men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder, and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is nothing rated. Okej, okay, czyli widzieliście, co się działo na tych filmach. Ktoś nas próbował zabić w Abstergo, w firmie, ale niestety mu się to nie udało, ponieważ dawka nie była śmiertelna. No i przeżyliśmy jej, więc dalej pewnie będziemy sobie kontynuować. Już powoli, jak wiecie, gra nam się kończy. Sami o tym wiecie bardzo dobrze. Mamy wrócić teraz do swojego Animusa, ale dzisiaj już sobie zakończymy odcinek. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku i o stronie internetowej. Linki podane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Siema.